Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest po raz pierwszy na kanale Paweł Jeżowski. Możecie Państwo obserwować stronę ekonomiarosji.pl. Tam więcej informacji na temat tego, jaka jest twarz rosyjskiego pieniądza i wieści gospodarcze z Rosji. Pawle, dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry wszystkim widzom i słuchaczom. Chciałem jeszcze dodać, że wczoraj wystartowaliśmy z kanałem YouTube. Co prawda z pewnymi problemami technicznymi, no niemniej słuchacze byli i widzowie dosyć łaskawi, ponieważ dosyć miło mnie przyjęli, to chciałbym wszystkim podziękować również tutaj. Kanał się nazywa Kremlinka Show, tak łatwo jest. Zapamiętać. Nazwę wymyślił kapitan Lisowski, jeżeli chodzi o maskotkę, która tutaj jest maskotką kanału, no więc wszystkich zapraszam. Szczególnie w przyszłym tygodniu powinny się pojawić nowe treści i nowe materiały. Głównie na temat gospodarki rosyjskiej, ale chciałbym, żeby pojawił się jeden temat na temat inwestowania i chciałbym również, żeby jeżeli będzie taka ochota i wola Twitterowiczów i czytelników, żeby porozmawiać sobie na temat właśnie inwestowania w formie właśnie pewnego live'u, które chciałbym, żebyśmy zrobili. Zobaczymy, czy to będzie piątek, czy jakiś inny dzień. Zapraszam, linki do kanału będę umieszczał w opisie do tego programu, więc zachęcam również. Mam wrażenie, kiedy rozmawiam z gośćmi o gospodarce Rosji, to mógłbym podzielić słuchaczy na tych, którzy właściwie tak naprawdę oczekują tylko pozytywnych informacji z uwagi na to, że no, sankcje działają, że sankcje robią swoje, są to wyznawcy ideologii, że trzeba jednak poczekać na pewne efekty. I druga grupa, która oczywiście burzy się w komentarzach, kiedy pojawia się taki materiał, nie, 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 drodzy Państwo, gospodarka Rosji ma się świetnie, sankcje okazały się nieskuteczne. Proszę zobaczyć, wydobycie ropy przez Rosję robi swoje, surowce ratują swego rodzaju budżet, zamrożone rosyjskie aktywa to również jakaś mrzonka. Pawle, jaka jest właściwie prawda? Wiesz, jak w życiu, prawda, gdzieś jest po środku. Niemniej, jeżeli chodzi o drugą opcję, wydaje mi się, że ona jest bliższa temu, co chciałby słyszeć i to, co mówi Kreml, to, co mówi reżim. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziemy mówić, że tak, sankcje nie działają, nie przynoszą żadnej straty, gospodarka ma się świetnie, to możemy wtedy się zapytać, a najbardziej na tym tracą kraje europejskie, czyli te, które nakładają, i Stany Zjednoczone. No to wtedy trzeba sobie zadać pytanie, czy warto, skoro nie działają, a my cierpimy, a w wielu aspektach cierpimy, to może jednak zrezygnować. I wiesz, i tutaj się pojawia ten sam jak gdyby ton i ten sam przekaz, zarówno od polskich ekspertów, i tutaj ze smutkiem muszę stwierdzić, że od tych głównych, mainstreamowych, naszych asów geopolitycznych i również historycznych, pojawiają się informacje, które są takim zbiorem pewnych mitów i półprawd, które Rosjanie bardzo sprawnie, moim zdaniem, rozsiewają. Czyli ta propaganda i dezinformacja rosyjska, nam się wydaje, że ona jest oporna. W wielu elementach, jeżeli szczególnie o ten rynek wewnętrzny, jest oporna. Bo co innego jest przekaz do wewnątrz, do głubinki, czy nawet do Rosjan z Moskwy czy Petersburga, a co innego przekaz do Polaków czy do ekonomistów polskich, amerykańskich, europejskich. Bo to nie jest tylko tak, że tylko w Polsce mamy tego typu głosy. Tak? One w Polsce ku memu zaskoczeniu są, natomiast one się również pojawiają w Stanach Zjednoczonych, tak? Pojawiają się w Niemczech,
we Francji, Włoszech, tam być może nawet w tej południowej części nawet bardziej, bo oni to postrzegają, że to nie jest ich wojna. To gdzieś się dzieje na granicach Imperium Europejskiego, można tak nazwać, pomiędzy dwoma krajami, które dla nich są zupełnie obce, często postrzegane jako kraje gdzieś, nie wiem, bliźniacze albo narody, które mówią podobnymi językami, tak? Bo oni nie są w stanie prawdopodobnie rozróżnić, jaki to jest język. Wielu z nich, ja tutaj nie chcę też uogólniać, ale chodzi o to, że tak jak dla nas, powiedzmy, kraje afrykańskie, tak, czy tam, co się dzieje, jest troszeczkę dalekie, to dla nich to jest dalekie to, co dzieje się na Ukrainie, to, co dzieje się w Rosji, to, co dzieje się z rosyjską gospodarką. I jeżeli oni słyszą, że Rosja dzięki ropie, gazie oraz fenomenalnemu zarządzaniu, tak, przez tutaj na przykład panią prezes Elwirę, jeżeli chodzi o dewizy rosyjskie i kurs rubla, no to słyszą takie informacje, wiesz, że kurs rubla stabilny, PKB spadło, no ale miało spadać kilkadziesiąt procent, tak? A spadło kilka procent. I potem słyszą, że IMF czy Bank Światowy mówi o wzroście tego PKB, potem słyszą, że Rosja ma olbrzymie rezerwy i może prowadzić taką wojnę wieloletnią przez, nie wiem, 5-6 lat, no to pytają się, no to po co? No to może jest nie warto, może jednak zróbmy ten krzywy pokój, nakłońmy Ukrainę, wszyscy będą szczęśliwi. No może troszkę Ukraińcy będą mniej szczęśliwi, nie? No ale Rosjanie będą zadowoleni, my w sumie też. No jakoś się to ułoży, nie? Ludzie przestaną ginąć. Więc to jest bardzo, moim zdaniem, szkodliwa propaganda, jeżeli chodzi o, i skuteczna, tak, jeżeli chodzi o Rosję. A więc jeżeli się mnie pytasz, jak jest, to w dwóch słowach nie mogę ci odpowiedzieć, jak jest, bo w wielu elementach jest tak, że Rosja cały czas się stacza, w wielu elementach nadal trwa, jeżeli chodzi o wojnę gospodarczą. Bo to trzeba sobie powiedzieć, że to nie jest tak, że tutaj mamy sytuację tego typu, że to jest tylko wojna pomiędzy Ukrainą a Rosją, a świat zachodni stoi i przypatruje się. Pewne kraje przypatrują się, natomiast pewne kraje, szczególnie anglosaskie, i w tym na przykład Polska, Bałtyki, bardzo mocno uczestniczą w pomaganiu, nie? Jak i również w sankcjach ekonomicznych, tak? Jeżeli spojrzymy sobie na różnego rodzaju sankcje, które były nakładane i kto był liderem tych sankcji, no to widzimy, że Polska tutaj się wysuwa na pierwsze miejsce. I teraz pewnie zapytasz się właśnie o te sankcje i zapytasz się, jak właśnie jest z tą gospodarką. Tak jak powiedziałem, jest troszeczkę po środku, ale bardziej jest po tej stronie, że ta gospodarka mniej więcej od czerwca zaczyna tonąć. To jest taki powolny proces, który nabrał pewnego przyspieszenia, jeżeli chodzi o grudzień, a było to związane z nałożeniem pułapu cenowego i embarga na ropę naftową. Pułapu i embarga, którą Amerykanie proponowali już w połowie roku, w czerwcu, natomiast Europejczycy wtedy się nie chcieli zgodzić. Tutaj głównym przeciwnikiem, o tym się nie pamięta, ale warto przypominać, był kanclerz Scholz. Niemcy mówili, że embargo może tak, ale pułap cenowy na pewno nie, bo pułap cenowy zaszkodzi wszystkim. Okazało się dokładnie odwrotnie. To znaczy pułap cenowy ma większy sens i bardziej szkodzi Rosji niż embargo i obniża zyski przede wszystkim budżetu rosyjskiego, przy czym kraje europejskie i kraje G7 tak mocno nie cierpią. Tak jak zresztą inne kraje, powiedzmy też azjatyckie. A więc jeżeli miałbym ci odpowiadać, to odpowiem ci, gospodarka chyli się upadkowi. Te elementy związane na przykład z mocnym PKB, to są pewne mity i to możemy sobie za moment opowiedzieć, dlaczego to wielokrotnie mówiłem. Jeżeli chodzi o silnego rubla, również też mogę powiedzieć, dlaczego to jest. Na ten moment nie było to dobre w 2022 roku. Rosja będzie musiała odejść od silnego rubla w tym roku. Rosjanie chcieli mieć petro rubla, taką, wiesz, rentę menniczą, czyli wydając swojego rubla, chcieli jeszcze dodatkowo zarabiać, coś, co mają Stany Zjednoczone na przykład. Tak im się zamarzyło.
To jest, powiem ci, jeżeli chodzi o ekonomię, tak samo wielka utopia, jak podbijanie tej Ukrainy przez Rosjan. Przejrzałem właściwie media rosyjskie, co mówią zależni i niezależni eksperci pod koniec, znaczy na początku tego roku też i w ostatnich tygodniach na temat stanu rosyjskiej gospodarki. Pod koniec ubiegłego roku dochody ludności miały spadać, Rosstat tak miał informować. Spadek wyniósł zaledwie 1%, ale tak naprawdę sami Rosjanie nie bardzo wierzą w te szacunki, niezależni eksperci jakby nie wierzą w... Rosstat też nie wierzy. Jeszcze raz, proszę. Rosstat też nie wierzy, dlatego że podawał jeszcze 3 miesiące 7-8%. Takie to były dane Tak, Rosstatu. I tak. nagle cudownie się to zamieniło. Nie pierwszy raz zresztą w zeszłym roku, jeżeli chodzi o Tak. Rosstat, na 1%. Tak. I okazuje się, że kiedy padło takie pytanie, jak żyją Rosjanie, to Rosjanie żyją zdecydowanie gorzej niż 8 lat temu. Biorąc pod uwagę jeszcze ten grudniowy pułap na rosyjską ropę, pułap cenowy, no to już teraz ma się odbijać negatywnie na dochodach budżetowych Rosji. I tutaj cytując ekspertów, a to pogłębia problem ubóstwa w kraju, zwiększa ryzyko napięć społecznych. Myślę, że i to jest punkt wyjścia do następnego pytania, bo myśląc o gospodarce Rosji, to jedno, ale drugie tak naprawdę, jak żyją obywatele rosyjscy, na ile oni mają tych pieniędzy w portfelu? Tak, to znaczy trzeba, wiesz co, spojrzeć. Ja teraz przygotowuję wieści z Rosji, taki cotygodniowy cykl, który jest wydawany. Tam z innych punktów będzie na temat właśnie drożyzny, z którą my mamy do czynienia, takie jeżeli chodzi o Europę, jeżeli chodzi o Polskę. Natomiast ona się rozlała również na Rosję. Rosja w zeszłym roku podawała, że ma to różnie tam 11,7, 11,9, tak, 11,5, w zależności które badania, ale powiedzmy to się, ta oficjalna inflacja mniej więcej tak się kształtowała. Jeżeli chodzi o, wiesz, o oficjalną inflację, tą odczuwalną, no to oczywiście Rosjanie odczuwają wyżej. Natomiast trzeba sobie zadać pytanie, czy ta oficjalna inflacja w jakiś sposób jest budowana? Dlatego, że Rosstat w zeszłym roku, jeżeli chodzi o koszyk inflacyjny, zmieniał go 6 razy. Tak? A więc odpowiednio dobierał pewne produkty reprezentatywne do tego koszyka i w zależności, jak to mu wychodziło, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o oficjalną inflację, to trzeba sobie też powiedzieć, że nie uwzględnia produktów z importu równoległego. Trzecią rzecz, jeżeli ktoś chce sprawdzić, jak się zmieniły ceny produktów, to może to zrobić na dowolnym rosyjskim portalu spożywczym, na przykład Pricing Day czy jakimś innym. No i tam może zobaczyć to, co dzisiaj opisuję, że na przykład ogórki w styczniu, tak, czy w styczniu, w lutym, powiedzmy mniej więcej w lutym, na początku lutego, rok temu były 80% tańsze. Tak? Ktoś może powiedzieć, dobra, u nas też są takie, tak, u nas też są takie ceny, natomiast teraz ogórki kosztują 25 zł w przeliczeniu na Polskę, czy nawet 28, no to są już ceny, które przypominają ceny europejskie i ceny polskie, a czasami w niektórych wypadkach w Rosji jest drożej. Jeżeli teraz porozmawiasz z każdym Rosjaninem, chyba nie ma takiego, który by, jeżeli go się zapytasz o specjalną operację i jego życie, to on ci powie jedną rzecz. Mi się specjalnie nie zmieniło, pomijając mobilizację, tak, bo to jest zupełnie inna sprawa. Mi się specjalnie nie zmieniło, jest okej, wszystko jest super. I potem jest, tylko niestety wszystko jest bardzo drogie. Tak? Czyli można powiedzieć, okej, to troszeczkę tak jak w Polsce, bo my też narzekamy, tylko musicie pamiętać, jak przedstawiają się średnie zarobki w Rosji. Nie wiem, czy wiesz, ile wynosi średnia dla Rosji, ile wynosiła, ile wynosi teraz. Daj głos. Okej. A może wiesz, ile dla Polski wynosiła? Bo to też warto powiedzieć, tak? Średnia zarobków Tak. 2800? Nie spodziewałeś się pytań na tym na wywiadzie. 2800 netto? Nie.
Nie, nie. Troszkę mówimy o średniej. Wiesz co, jeżeli byśmy jeszcze medianę próbowali, to może tak, czy jakąś minimalną. Nie, to są okolice, powiedzmy, tam 6 tysięcy. Mówimy o kwotach brutto, tak? Nie chcę, jak gdyby tu już wchodzić w netto. W przypadku Rosji jest to połowa, znaczy, no tak, połowa mniej, troszeczkę więcej. To jest na ten moment, jeżeli patrzymy po obecnym kursie 3700, 3800. Ceny zbliżają się do cen polskich. Ale to nie jest jeszcze koniec, bo to jest średnia dla całej Rosji, gdzie jak gdyby Moskwa, Petersburg i pewne rejony zawyżają, natomiast mniej więcej w rublach, no dobra, przeliczę już na złotówki może tak szybko, jeżeli się pomylę, to wybaczcie. A więc jeżeli mamy 3700, powiedzmy średnia dla całego, no to mamy rejony tak na przykład jak Moskwa, gdzie to jest faktycznie około 5000 na złotówki, może nawet 6. A mamy regiony, to nie mówię o tym, że to jest na głubince, tylko mówię o całych takich regionach, bo tak są mniej więcej zbierane dane. I to znowu są dane Eurostatu, a więc no, tu może być też, mogą być nie do końca prawdziwe, bo w końcu prowadzi Eurostat najbliższy przyjaciel Putina, więc myślę, że tutaj wykonuje odpowiednie rozkazy reżimu. Natomiast dla pewnych regionów to jest 1700, 1800, przesadziłem, 1800, 2000, tak? Dla pewnych regionów mamy takie dochody. No i trzeba jeszcze podatek odprowadzić. On jest oczywiście w Rosji niższy niż w Polsce. No ale, no i teraz masz ceny, tak jak powiedziałem, ogórki 25 zł, nie? No oczywiście może tam, nie wiem, gdzieś tam punkt się wymieniłem, może będą kosztowały 22, ale nie sądzę, bo te ceny jak gdyby są podobne dla całej Rosji. No i teraz się wszyscy, podobnie pomidory, tak, czyli warzywa, owoce, nabiał. Nabiał mamy tutaj wzrost cen powyżej. Jak ktoś powie, okej, okay, podobnie niż w Polsce, tak, ale to jest 50-60%, nie? Czyli ta inflacja, która jest, ona nie jest 11%, tak, na pewno. Bo również na przykład takie rzeczy jak gaz podrożał, sobie wyobraź, tak? W grudniu została zwiększona stawka gazu. Wydawałoby się, że no po co, skoro mają tyle gazu, nie mają co z nim zrobić. Nie, nie. To nie były takie wzrosty może jak u nas, to tam było około 8,5%. No ale warto też jak gdyby odnotować, energia elektryczna poszła w górę. Wszystko jak gdyby w Rosji drożeje. Teraz jeszcze trzeba doliczyć jedną rzecz, że produkty z importu równoległego, które są. I to nie mówimy o tych spożywczych, bo te spożywcze najczęściej są sprowadzane albo produkowane w Rosji, ich jest mało, albo sprowadzane z Europy. Czyli jeżeli pójdziesz do supermarketu rosyjskiego, to tam znajdziesz pełno nadal francuskich, włoskich produktów, ponieważ na produkty spożywcze nie ma embarga. No, więc one mogą być sprowadzane. One są, tak jak powiedziałem, droższe i to często właśnie jest 50-60%. Są oczywiście wyjątki, tak? Kasza staniała, nie? Tam 2% na przykład, nie? Albo jakieś deski staniały, bo tego drewna mają tam w bród, nie? Albo co tam jeszcze staniało? Jakaś kiełbasa, ale to tylko jedna wybrana, tak? Taka najtańsza, nie? Możemy sobie tam jakieś znaleźć, tak? I teraz, jeżeli zbudujesz na tej podstawie, wiesz, koszyk inflacyjny, czyli wybierzesz sobie różnego rodzaju produkty i powiesz, OK, kiełbasa to kosztuje tyle i ona jeszcze staniała, tak naprawdę ona wzrosła o 50-60%, no to ci wyjdzie inflacja, tak? Możesz sobie, ja mogę ci powiedzieć, ma być 15, będzie 15, ma być 13, będzie 13. Natomiast jeżeli zapytasz jakiegokolwiek Rosjanina, no to każdy ci powie, że jeżeli chodzi o realne dochody, to oni to odczuwają, jest to bardzo bolesne. Są takie badania już akurat rosyjskie, niezależne w Rosji, bo ich pytają, w jaki sposób oszczędzają, nie? Czyli w jaki sposób starają się tutaj zareagować i zadbać o siebie. No i tam są takie odpowiedzi, wiesz, że oni sobie zmniejszają ilość jedzenia. No, na przykład po prostu tam mniej jem i tam jest na przykład 20 tam kilka procent. Nie, że no są oczywiście, że wybieram tańsze produkty, ale masz taką odpowiedź, tak? Mniej jem, tak? Mniej, nie? No, z jednej strony no, ktoś u nas mógłby powiedzieć, OK, konsumpcja jest szkodliwa, wyjdzie im na zdrowie. Natomiast no tak to wygląda. No i teraz słuchaj, ta tendencja będzie coraz gorsza. Najbardziej zdrożały te produkty dla klasy średniej, to produkty premium. One idą w tym równoległym.
czyli na przykład jakieś tam już elementy spożywcze, ale objęte, bo są takie też, objęte sankcjami, tudzież samochody, tudzież elektronika, tudzież tekstylia zachodnie. Chcesz sobie kupić, nie wiem, spodnie marki tam znanej, amerykańskiej, no to musisz zapłacić tak 300%, 250% więcej. A jak chcesz, żeby było taniej, no to musisz sobie na przykład na Białoruś pojechać lub gdzieś tam, wiesz, do tych południowych republik, nie? I takie były wycieczki jeszcze, wiesz co, jeszcze w połowie roku zeszłego Rosjanie tak jak gdyby rzucili się na te wycieczki takie zakupowe, tak? I wyjeżdżali, kupowali. Zresztą czasami jak wyjeżdżamy tam, nie wiem, do Egiptu, ktoś jedzie, czy do jakiejś tam Turcji, to widzi tych Rosjan, co oni tam sobie różne rzeczy takie drogie skupują. Nie, więc się wszyscy zastanawiają, po co. No bo po prostu jest tam taniej. Wbrew pozorom nam się wydaje, że jest drogo, ale dla nich jest taniej, bo w Rosji będzie jeszcze drożej. Natomiast no, to klasa średnia w jakimś tam stopniu najbardziej to powinna odczuć, natomiast ona tak bardzo nie odczuła, no bo te udziały, powiedzmy, konsumpcji dla niej, no, oni mają jakieś oszczędności, czy mieli. Natomiast no, musisz jeszcze brać pod uwagę, że ta klasa średnia w dużej ilości wyjechała z Rosji. Szacuje się, że z Rosji wyjechało ponad 2 miliony osób. Szacuje się, że no i tu są różne szacunki, ale powiedzmy, że 318 to pewnie do tego wojska teraz poszło po tej mobilizacji, a jeszcze też wcześniej szło, tak? Bo to nie jest tak, że tylko mieliśmy tą mobilizację, a wcześniej nie było żadnej mobilizacji, czy nie mamy teraz ukrytej mobilizacji. No jeżeli to zliczysz, jeżeli jeszcze policzysz, że do Rosji nie przyjechało ileś obcokrajowców, którzy pracują w szarej strefie, a ileś wyjechało, no to nagle ci się robi, że te trzy, bo tak się podawało, tak eksperci rosyjscy podawali, że od 3 do 5 milionów masz ubytek. No są, wiesz, na przykład ci, co się też ukrywają przed tą mobilizacją albo coś przeskrobali, jednak nie mogą się pojawić w zakładzie pracy, a więc od 3 do 5 milionów ubytek. I taki mniej więcej ubytek gdzieś tam się potwierdza w badaniach, które znowuż były robione przez niezależne portale. Tam była taka próbka bodajże 2 tygodnie temu, 2, 3 tygodnie temu dla dużych i średnich przedsiębiorstw. No i tam wychodziło, że odpływ z tych przedsiębiorstw to jest tam ponad 2 miliony pracowników. Nie? A jeszcze musisz policzyć, że ci ludzie mają dzieci, nie? I nagle może się okazać, ja mówię 3 do 5, a może to być 6, 7, wiesz. Tutaj nie mamy tak naprawdę pełnych danych, dlatego że Rosjanie te dane ukrywają. To nie jest problem, żeby powiedzieć, OK, tylu pracowników mamy teraz. Nie, tych danych jak gdyby nie znajdziesz. Są jakieś tam dane na temat bezrobocia, jakieś inne. No ale to Rosjanie sobie publikują tak naprawdę to, co chcą, to, co jest im wygodne. Czasami coś się zdarza, że przez przypadek za dużo opublikują i wtedy jest troszeczkę śmiesznie. Tak jak na przykład z produkcją kałaśnikowa, czy z produkcją przemysłu metalowego, gdzie sobie tam można podejmować i zobaczyć, jak wygląda, jeżeli chodzi o przemysł wojenny. No, tak, to jest. Jeżeli mówiłeś o tym, na co wydają pieniądze Rosjanie, albo raczej na co im pozwala ten domowy budżet, to jeszcze chciałem się poprosić o spojrzenie na ten budżet rosyjski. Ile mają Rosjanie pieniędzy w kabzie i jak plasują się te statystyki, na co właściwie Kreml wydaje pieniądze? Dobra, słuchaj, to myślę, że dotykasz tego tekstu, który napisałem o budżecie, który dosyć rozszedł się. To wygląda tak, że Rosjanie mieli takie dwie poduszki trzy, może zacznijmy od trzech, że mieli tak naprawdę. Skąd oni mogli czerpać pieniądze? Jeżeli chodzi o 2022 rok, oni mogli czerpać pieniądze z nadwyżki pomiędzy eksportem a importem. Ta nadwyżka w zeszłym roku była rekordowa. To ona doszła, w którymś momencie dochodziła do 200 miliardów dolarów. Tak? Olbrzymie pieniądze, wydaje się. I ona była, słuchaj, jeszcze w maju, w czerwcu było 200, czyli po pół roku już dosyć potężną nadwyżkę wypracowali. Było to związane z dwoma czynnikami, no z wysokimi cenami ropy i gazu, również tego rosyjskiego. Tam był dyferencjał pomiędzy
Uralsem, a powiedzmy brandem. Natomiast to było tam 20, momentami 30. Natomiast ponieważ brand był bardzo drogi, to były ceny 120 za baryłkę, no to ten Urals był na przykład po 90. A gaz, no to pamiętamy, co się działo z gazem. Tutaj nas Putin straszył, a wiesz, tam tym chomikiem, że go zjemy, i czy tam ci Ukraińcy, to już nie pamiętam, czy Niemcy chyba go zjedzą z Ukrainy, czy cokolwiek innego. No w każdym bądź razie nas mocno straszyli, że tutaj będziemy marzli przez zimę. Okazało się to znowuż propagandą. I co ciekawe, znowuż było przez naszych ekspertów to powielane, pomimo na przykład tego, że ja mówiłem, że nic takiego się nie wydarzy. No ale. Natomiast wracając do tej poduszki, oni mieli powiedzmy w maju, czerwcu jeszcze tą poduszkę 200 miliardów i słuchaj, oni już we wrześniu raportują, że im się te pieniądze już skończyły. I potem czyta, że no, import ruszył i to ze względu na to, że ten import ruszył. No ale tak sobie zadałeś pytanie, no dobra, no, ale te 200 miliardów, dobra, teraz będzie mniejsza różnica, nie? Ale gdzieś te 200 miliardów coś się stało, tak? No te firmy jakoś to musiały, wiesz, mieć. No do budżetu jakieś wpływy dodatkowe były. No i teraz faktycznie tak było, no bo budżet państwa miał na koniec maja nadwyżkę, miał proficyt 25 miliardów. No i znowuż, no super, my chcielibyśmy mieć takich 25 miliardów jako Polska. No niestety od czerwca nastąpiło obniżenie cen ropy, no i sankcje zaczęły działać. I to nie sankcje, które być takie te polityczne, tylko takie sankcje prywatne, czyli te wszystkie firmy zaczęły tak powoli się wycofywać. Na początku ze względów takich PR-owych, żeby nie być powiązani z Rosją, szczególnie jeżeli to na przykład stanowiło poniżej 1% twojego biznesu, no to po co ci to? No to może wycofajmy się, powiemy, że się wycofaliśmy, no to jeszcze może konsumenci nas nagrodzą i będą, nie wiem, wybierać nasze produkty. No. Być może management, zarząd uważał, że Rosjanie to są, wiesz, oprawcy, najeźdźcy z brutalami, tak? Nie będziemy tutaj robić żadnych interesów. Różne były pewnie motywy. Natomiast te motywy potem firm zachodnich się zaczęły zmieniać, bo zostały przerwane łańcuchy dostaw w dużej mierze i to widać na przykład na rynku motoryzacyjnym. Te firmy, szczególnie potem firmy japońskie i koreańskie, one nie chciały wychodzić z Rosji, ale nie miały wyboru. Bo nie mogły produkować w fabrykach rosyjskich, bo nie miały komponentów, bo były za duże przestoje, tak? To się wszystko po prostu przestało opłacać. Lepiej było wtedy tą fabrykę przenieść do Azji Południowo-Wschodniej, gdzie wszystko się spina, gdzie jest bliżej, niż czekać na przykład 2 miesiące na jakieś komponenty i ty nie możesz wyprodukować produktu, samochodu. No bo czekasz, tak? 2, 3 miesiące, tak? I wiesz, że może być sytuacja, że może nie wiem, dostaniesz to za pół roku, a może w ogóle nie dostaniesz i co z tym zrobisz, nie? I naprodukujesz jakieś pełno kadłubków, w którym czegoś brakuje i no, jakiś koszmar, tak? Taki logistyczno-zarządczy. I oni zaczęli się wycofywać. I teraz, jeżeli chodzi o firmy zachodnie, to te firmy zachodnie wypracowywały, to moje nieulubione słowo, ale muszę go powiedzieć, 40% PKP rosyjskiego. Tak? Czyli 40%, można powiedzieć, produkcji, to co było produkowane w Rosji. Jaki był tego efekt? No efekt był taki, że część firm zaczęło się wycofywać, w Rosji zaczęło wszystko spadać. Jeżeli chodzi o produkcję, o czym sobie jeszcze powiemy, czyli na przykład produkcja AGD na koniec roku minus 40%. Jaki był efekt dla budżetu państwa? No z tych plus 25 zrobiło się minus tam 42, czy tam minus 45, w zależności znowuż kto podaje. Na koniec roku. Czyli można powiedzieć, że oni tam tak z 60 powiedzmy dostali, nie? Ale jeżeli by to znowuż wziąć razy dwa, no bo dopiero od pół roku, no to tak naprawdę jakby to wziąć od czerwca do czerwca przy tych samych warunkach, to można okazać, że tam minus 120 rocznie, jakby to liczyć, tak? I w styczniu okazało się, że mają dziurę 25 miliardów. Czyli ze samego stycznia, wcześniej mieli tą dziurę, nie? Za styczeń dane minus 25 miliardów. Czyli tyle, co w maju byli na plusie po kilku miesiącach tej dobrej pasy, no to przez 1 miesiąc to mieli taki deficyt. No i teraz wszyscy mówią, okej, problemu. Rosjanie mówią, no problem. My mamy przecież rezerwy walutowe. My mamy Narodowy Fundusz Dobrobytu.
No i teraz co słyszymy od polskich ekspertów? Polskich ekspertów słyszymy to samo. Od amerykańskich też zresztą. Rosję stać na wojnę materiałową, co jest jak gdyby też takim kolejnym mitem. I ona może wygodnym bardzo dla Rosjan, żeby Zachód w to wierzył. No bo jeżeli będzie wierzył, no to nie jest bez sensu, jest 5 lat z tymi Rosjanami się, tak? Zawrzyjmy im pokój, no po co mamy, tak? Ich stać, nie? 5 lat. No niestety wygląda na to, że tak nie do końca jest to proste, dlatego że oni mają poduszkę tą finansową, którą tak naprawdę mieli. Bo mieli w tym momencie przed wojną 643 miliardy dolarów w przeliczeniu, tak wszystkie te aktywy. Potem im to zaczęło spadać i powiedzmy tam w kwietniu, w maju mieli 580, bo musieli ratować tego rubla i musieli wydać. No ale potem taki psikus nastąpił w międzyczasie, że Amerykanie powiedzieli, że im te rezerwy w tych dolarach, euro i no w euro akurat tylko częściowo, nie, powiedzmy, ale w innych walutach, no jednak zamrażają. No i ktoś się zapyta, no ale jak to możliwe? Putin się tak pytał, jak to jest możliwe, że oni nam zabrali te pieniądze? No musimy pamiętać, że rezerwy walutowe, w odróżnieniu od złota, to znaczy złoto też czasami może być, są trzymane poza granicami państwa. To znowuż chodzi o pewną taką dywersyfikację, pewne bezpieczeństwo. Natomiast no, nie obejmuje to takich case'ów, takich przypadków, że ktoś ci te pieniądze po prostu ukradnie, czy zabierze. No, Rosjanie mówią, że im ukradli. Amerykanie, tak? Amerykanie mówią, że tylko zamrozili, ale trzeba skonfiskować, bo Rosjanie to są bandyci. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ostatnio troszeczkę nie można się doszukać tych pieniędzy i ich ilości, ale to zostawmy już może jako takie teorie spiskowe, że ktoś nimi obraca. No niemniej okazało się, że Rosjanie zostali pozbawieni, oprócz złota, które sobie trzymają w kraju, zostali pozbawieni tych rezerw, no i zostały im tylko rezerwy, które są głównie trzymane w Narodowym Funduszu Dobrobytu. No i idąc do tego Narodowego Funduszu Dobrobytu, to jest to fundusz, który miał być przeznaczony dla systemu emerytalnego. Taki był zamysł, wiesz, na ropie, gazie, nadwyżki zarabiamy i sobie tam odkładamy. No i potem ci emeryci będą żyli jak pączki w maśle, czy w miodzie, czy w czekoladzie. Okazało się, że chyba nie, bo rząd zaczął coraz chętniej sięgać do tego funduszu i ten fundusz zaczął się kurczyć. On jeszcze znowu przed wojną, to było tam po rozpoczęciu, mówię wojny, inwazji tej lutowej, było to około 180 miliardów. No i zaczęło się to kurczyć do 155 na koniec tego roku. No ale tu znowu się pojawia ale. Bo ciągle, wiesz, jak rozmawiamy o Rosji, to trzeba mówić o detalach. Tak, z jednej strony mamy 155 miliardów. Przeliczam na dolary, bo tu łatwiej. Powinien podawać poprawnie ruble, no to w zależności, którego dnia bierzemy, no to może ktoś mi powiedzieć, OK, ale teraz to jest tam, nie wiem, 5 miliardów. Inaczej, ja na przykład z innego dnia wziąłem sobie przelicznik. Ale to jest 155 miliardów tylko. Znowuż jest pewien detal, że mamy część stałą, tak zwaną, i część płynną. No i teraz się zapytasz pewnie, co to jest ta część stała. Proszę bardzo. Część stała to są najczęściej obligacje i akcje, na przykład pakiet kontrolny banku Sberbank, największego rosyjskiego banku. Czyli Rosjanie mają akcje i obligacje swoich podmiotów. No i jeżeli jest pokój, to jest świetna inwestycja, bo najczęściej te instytucje, te korporacje rosną. Rosną ich kursy, wypłacają dywidendę. Super sprawa. Natomiast no, problem pojawia się, kiedy prowadzimy wojnę, bo zaczyna to troszeczkę nam ciążyć. Szczególnie kiedy okazuje się, że troszeczkę mi rwiesz, szczególnie jeżeli okazuje się, że te instytucje nie do końca sobie dobrze radzą, a nie do końca sobie też dobrze radzą z winy rządu. Ponieważ rząd chce cały czas dodatkowe przychody, dodatkowe podatki, na przykład tak jak na Gazprom nakładał, czy firmy naftowe, no to trudno, żeby miały dobre wyniki i wypłacały wysoką dywidendę, no bo nie będą miały z czego, tylko będą jechały na stracie. No i tak, więc jest ta część
stała, którą no, trudno sobie teraz też wyobrazić, że no, masz ten pakiet kontrolny tego Sberbanku, no i chcesz go spieniężyć. Komu go sprzedasz? Rządowi chińskiemu, podmiotom chińskim? Zresztą, czy ktoś kupi, jak ty prowadzisz wojnę, kupiłbyś bank, największy bank rosyjski? No to jest wyrzucenie pieniędzy, bo nie sądzę, żeby Rosjanie dopuścili, żebyś miał faktyczną kontrolę i zarząd nad tym bankiem. A więc to są w tym momencie około 65 miliardów dolarów, z którymi nic nie można zrobić. One są. One są na papierze i są, i tyle. Natomiast druga część, i tu dochodzimy do tego, co tak naprawdę Rosjanie mają z tych 600 miliardów, nie? Druga część, to tak sobie tak wiesz, zdejmujemy, nie? Otwieramy te kolejne matrioszki, nie? I w tej następnej matrioszce mamy 90 miliardów. No cóż, powiedziałem, no to jeszcze nie jest tak, gdzie 90 miliardów, to może tam. Teraz mają 25 deficytu, to może na pół roku starczy, nie? To może nawet do jesieni starczy. No tylko, że tam się pojawia następny problem. Bo w tych 90, 10 miliardów to jest euro i powiedzmy tam 3, od 30 do 40, tam się podawało ostatnio 37, 38, to są juany. Tam więcej nic nie ma. Dlaczego nie ma? No bo te dolary, te jeny i te inne, one zostały zabrane. Jeszcze Rosjanie sobie tam wymyślili w którymś momencie coś takiego ostatnio, że ponieważ te sumy były często, one były jak gdyby na tych zachodnich kontach, to one zostały zamrożone, te waluty, oni sobie ostatnio wymyślili, żeby bank centralny, czyli bank centralny, żeby wypłacił rządowi równowartość. Nie? Taki pusty pieniądz, nie? No i wypłacił. Wypłacił około 3 bilionów tych rubli akurat. No bo tu mówimy o rublach. Nie chcę mówić, że to jest ileś dolarów, bo to nie jest moim zdaniem. Bo po prostu, wiesz, na koncie się pojawiło nagle rządu, że ktoś dopisał, wiesz, tam długopisem w skrócie, bo tak się produkuje. No upraszczam też, tak? No ale wygenerowany został ten pieniądz, nie? Bank centralny powiedział, że rząd, no macie, chcecie. A więc do dyspozycji rządu, no to są takie fundusze na kilka miesięcy. No i teraz pytanie jest, co rząd robi? No bo im nie starczy. Nie mają pieniędzy, Rosjanie nie mają pieniędzy. No ktoś powie, no dobrze, no a co z tymi pozostałymi? No bo powiedziałeś, że te waluty, no ale coś jeszcze mieli. No mieli. Złoto. Jeszcze coś mieli. Bo powiedzieliśmy sobie, że te pieniądze zostały zamrożone, oni mieli złoto, akcje i powiedzmy obligacje zagraniczne są w tych zagranicznych instytucjach, bankach, a więc one są trudne do odzyskania, do odmrożenia, no ale część była, powiedzieliśmy sobie, w juanach, ale część jest również w obligacjach i akcjach chińskich. Czyli oni tak naprawdę mają taki malutki woreczek, troszeczkę tych juanów, 10 miliardów euro, trochę większy worek obligacji i akcji chińskich i dużo złota. I to jest problem. Bo tak, obligacji i akcji chińskich nie mogą sprzedać. No ktoś powie, nie, no jak mogą, no, znajdzie się kupiec, no to sprzedadzą. Bez zgody chińskiego rządu nie mogą tego zrobić. Teoretycznie oczywiście mogą, praktycznie nie mogą. Jeżeli by to zrobili, no to byłby jak gdyby, a to są jakieś tam kwoty, które no, mogłyby być tutaj no, wręcz za wypowiedzenie wojny odebrane w tej sferze ekonomicznej. Zresztą pytanie, kto byłby chętny? Wiesz, komu mieliby sprzedać? Amerykanom? Komu? Hindusom? No może Hindusom, no ale wiesz, no to są takie, no takie bardzo ostre zagrywki. Być może po to sięgną, wątpię. Mogą oczywiście odsprzedać Chińczykom, czyli powiedzieć, okej, to są wasze obligacje, my teraz potrzebujemy gotówki, to wymieńcie nam te obligacje na żywą gotówkę. Natomiast to się nie wydarzyło, a więc wygląda na to, że Chińczycy nie chcą pomagać Rosji.
takiej. Ja zaraz powiem, dlaczego nie chcą. To jest, bo że nie chcą, no to widzimy, ale pytanie jest dlaczego. I tu się wszyscy zastanawiają, bo wszyscy widzą, prawda, że jednak, nie wiem, Chiny nie wysyłają mikrochipów, nie wysyłają uzbrojenia. Jeżeli już coś wysyłają, to my tego nie wiemy, tak? A więc robią to na jakąś, na taką skalę, że ta skala nie jest wysoka. A więc no ktoś zapytał, no dobrze, no ale jeszcze jest to złoto, nie? No i ze złotem znowuż jest problem. Bo oni próbują to złoto sprzedawać tak, takim bardzo małymi częściami. No i to wszystko, co mogą zrobić, ale są na tyle małe, małe kwoty, że im to nic nie zmieni w budżecie. Jeżeli by chcieli sprzedać więcej, no to musieliby... Oni tego złota mają dużo. Jeżeli by wypuścili go na rynek, no to ten kurs niezależnie. Czy może powiedzieć, ok, jakiś kraj by kupił, ale jeżeli ten kraj dalej by operował tym złotem, no to na rynku pojawiłoby się za jakiś czas, może nie od razu, ale za jakiś czas dużo złota. Teraz pytanie jest, czy ktoś chce również w tym uczestniczyć? Bo wiesz, takie, no to znowuż, tak? Jeżeli na przykład rząd hinduski zakupił złoto, powiedzmy oczywiście z discountem, tak? No bo nie wyobrażam sobie, żeby Hindusi kupili bez discountu. I przelewał, powiedzmy, co miesiąc, no to jest coś takiego, co my robimy teraz w Ukrainie. Nie? No to byłoby się już takie jasne opowiedzenie po stronie rosyjskiej. No, a tylko tak mogą zrobić rząd chiński, rząd indyjski. Oczywiście mogą i zrobić i banki, no ale bez zgody rządu to te banki raczej tego nigdy nie zrobią. No, to byłoby znowuż, znaczy to jest niemożliwe. No i Rosjanie teraz kombinują inaczej, wiesz? Oni teraz kombinują, oni wiedzą, że nie mają tych pieniędzy. No i teraz będą, znaczy ja im proponowałem jakiś czas temu, zresztą nie tylko ja, no mówię, ekonomiści rosyjscy, żeby zdewaluować tego rubla. Oni tego rubla utrzymywali bardzo silnego, bo chcieli mieć tą wizję tego petro rubla i tak dalej. No ale się nie udało, bo żeby mieć, no trzeba mieć silną gospodarkę, nie powinniśmy mieć deficytu, to powinno być takie jak wiesz, jak ze złotem, tak? Jeżeli nominujesz jakąś walutę, no to oni chcieli podobnie mieć tutaj z ropą. Nie? Niezależnie, czy kupujesz ropę, czy ruble, no to w sumie na to samo wychodzi, nie? Jak oni wydają rubla, no to tak jakby wyprodukowali ropę, bo dostarczą tą ropę za tego rubla. No, to jak chcieli to usztywnić. Pomysł fajny, nierealny. I to wielu ekonomistów o tym mówiło. No i teraz będą, dopiero teraz prawdopodobnie w grudniu zaczęli dewaluować tego rubla. Tak bardzo powoli, albo inaczej, przestali przeszkadzać mocno. Tylko że w grudniu, jak przestali przeszkadzać mocno, to on troszeczkę, on się minimalnie zaczął wymykać z tą kontroli. Dlaczego? Dlatego, że zwykli Rosjanie poszli do banków i zaczęli wyciągać sobie te dewizy. Bo się przestraszyli, że to zaraz, wiesz, że w telewizji kłamią, nie? Wbrew pozorom. I że, no, że ten dolar i euro to polecą, tak? Ten rubel się jakoś dramatycznie osłabił. I bank centralny musiał interweniować. On tam interweniował, się śmiałem kilkakrotnie. Czasami było tak, że oni troszeczkę zespali i potem musieli korygować ten kurs i go tam zbijać i tak dalej. No i teraz sytuację mamy znowuż podobną. Rubel się osłabia, euro, dolar rośnie. Dlaczego? No dlatego, że mamy tą kolejną fazę sankcji. Wtedy w grudniu to było związane z tym, że ta ropa, ten pułap cenowy wchodził. Teraz wchodzi na produkty. No a mamy ten deficyt, nie? No jak mamy ten deficyt, no to ci eksporterzy, no już trochę wiedzą, czują, co się święci, no chcieliby podbijać ten kurs, również te banki, i oni to robią. No to nie jest też tak, że tam mamy jakiś wielki wolny rynek, ale to by było korzystne dla eksporterów. Tylko że Rosjanie, a przede wszystkim Putin, z tego, co się mówi, on się boi, bo na jesieni, na przykład już we wrześniu, przychodził, wcześniej, w lipcu, przychodził minister rolnictwa, nie? I mówił, że osłabmy tego rubla, bo nam się nie opłaca eksportować tej pszenicy. Ten mówił, nie możemy tego zrobić. Nie? Jakieś tam, ja ufam tutaj bankowi centralnemu i tak dalej. Stąd był taki, wiesz, też taki hejt na prezes banku centralnego. Tam ona nie jest lubiana. Ona jest bardziej u nas poważana. Powiedzmy, wśród Rosjan i rządu rosyjskiego, no to jest taka twardogłowa, można powiedzieć.
Ma to plusy dla gospodarki, natomiast no to powoduje tak, że być może mogą być zapaści w pewnych sektorach. No i w każdym bądź razie teraz zaczęli osłabiać tego rubla. Istnieje ryzyko, że ludzie zaczną wyciągać te pieniądze. Zobaczymy, jak to będzie szło. Wydaje mi się, że oni to zrobią tylko częściowo. To znaczy dojdą, bo już teraz przeszli tą barierę, którą sobie wpisali w budżecie, jeżeli chodzi o kurs rubla w stosunku do dolara, bo tam jest wpisany w tych założeniach makroekonomicznych, a nieco oni tam te 70 i 73 przekroczyli. No i natomiast znowu, to się mi wydaje, może się to wszystko wymknąć z kontroli, ale wydaje się, że oni troszeczkę zdewaluują, powiedzmy, nie wiem, tam do 75, może do 80, i to poprawi trochę tą sytuację tych eksporterów. Narzucą eksporterom nowy podatek, szczególnie tym naftowym. Znaczy, oni nie zmienią podatku, ale wyliczenie tego z podatku zmienią. W skrócie, żeby teraz nie przedłużać tej rozmowy, oni doliczą do podatku fracht. Czyli fracht, czyli ten transport morski, czyli producenci będą musieli jeszcze zapłacić podatek od transportu morskiego. Bo do tej pory podatek był odprowadzany od ceny w Rosji przed wysyłką, powiedzmy do Indii czy do Chin, a teraz rząd sobie wymyślił, to teraz spróbujmy zrobić tak, że po wysyłce od tej kwoty naliczymy wam podatek, nie? No to jak tak naliczą, no to się podatki zwiększą, nie? No to się dojdzie ten frak. I tam powiedzmy kilka dolarów zawsze będzie dodatkowo. I to jest drugi strumień gdzieś, czyli podniesienie podatków. Trzeci strumień, następny, czyli będą po kawałku próbowali, gdzie mogą coś wyrwać. Następny strumień to będzie dług. Będzie dług wewnętrzny, bo na zewnętrzny nie ma szans. Czyli to, co zrobili w listopadzie, wypuszczą obligacje wojenne, ja je nazywam. Oni nazywają rządowymi. No i teraz jest pytanie, kto te obligacje wykupi? To jest pytanie do ciebie. Tak, myślę, że Na chciałem. wewnątrz, na wewnątrz. Jeszcze raz, proszę. Po wewnątrz, tak? Czyli tak jak w Polsce, tak się wypuszcza też obligacje skarbowe. Tak? I tutaj pewne podmioty w Polsce kupują, obywatele kupują, kto w Rosji to kupi. Chciałbym nawiązać jeszcze na zakończenie, bo też musimy powoli lądować, nawiązując do twojej jednej wypowiedzi, inny To może wątek. ja odpowiem jednak, dobrze? Bo Odpowiedz to jest proszę. Tak. dosyć dobra, istotne. Parę minut. Banki głównie i duże instytucje i korporacje. Czyli te, które potrzebują teraz pieniędzy, bo są w złej sytuacji, będą zmuszone do zakupu obligacji skarbowych. I jest jeszcze następny, ostatni pomysł, żeby duże korporacje, a szczególnie oligarchów, no, ale to korporacje, bo to nie, jakby nie mają tych prywatnych oligarchów, opodatkować podatkiem takim, jak oni to nazywają, że sam zgłaszasz się, takim dobrowolnym, taką dobrowolną składką, że wszyscy się zrzucą i dadzą budżetowi 25 miliardów. Ten pomysł podobno wyszedł gdzieś z ust samego Putina, jest też taka plotka, na którymś on spotkaniu powiedział, że to nie może być tak, że nikt się nie dorzuca, oni muszą się dorzucić jeszcze z własnej woli. No i tak zostało im to przekazane, natomiast oni się buntują. Oni powiedzieli, że w obligacjach to może jeszcze to zrobią, bo przynajmniej coś dostaną, wiesz, za to. No, może to nie będzie dużo warte, no ale przynajmniej jakąś część majątku państwowego, wspólnego, no a jak mają tak dobrowolnie, to oni nie chcą. I chyba nie wiem, co będzie. Trudno mi stwierdzić. Więc z każdego będą, wiesz co, no będą wyrywać. Jaki efekt tego będzie? To jest najciekawsze. Efekt będzie taki, że będzie dosyć dużo pieniądza, rubla na rynku, a niewystarczająco dużo towarów. Czyli mamy dużo pieniądza na rynku, mamy mało towarów, bo jest mało tych towarów zachodnich i mamy mało towarów produkujemy, no to jeżeli mamy dużo pieniędzy i mało towarów, no to wiemy, co się wtedy dzieje, tak? Mamy najczęściej hiperinflację lub
Raki. Czyli albo ten taki scenariusz, powiedzmy, stanu wojennego w Polsce, masz tylko ocet, docelowo jakieś kartki, jakieś inne, albo scenariusz wenezuelski, czyli idziemy w hiperinflację, tak puszczamy tego rubla, nikt nie chce tego rubla, on parzy i cały czas wszystko rośnie. I jeżeli te tendencje, no tak to będzie wyglądać, nic się nie zmieni, to oczywiście się coś nagle może wydarzyć. Może nastąpić pokój, Rosjanie mogą się sami wycofać z Ukrainy, Chiny mogą stwierdzić, że jednak pomogą, chociaż on, wszystko wskazuje, że oni chcą się układać z nowym rządem, już rosyjskim. Już oni tak sobie gdzieś tam nakreślili. A dlaczego? Dlatego, że wyobraź, Chińczycy obecnie jeszcze wbijają Rosjanom nóż w plecy. Żądają od nich przerwa. Czyli jeżeli coś Rosjanie zamawiają, no to wcześniej mieli taki normalny kredyt kupiecki. I każdy, kto prowadzi firmę, to wie, że ten kredyt kupiecki jest dosyć fajną sprawą, jest normą. A więc najpierw dostajesz towar, albo możesz jakąś tam zaliczkę dać, ewentualnie, a na końcu płacisz i się rozliczasz. To teraz jest tak, że Chińczycy żądają przedpłaty i Rosjanie jeszcze muszą długo czekać na ten towar. Czyli ty w ciemno musisz najpierw wyłożyć pieniądze i na przykład za pół roku dostaniesz towar. A nikt ci tych pieniędzy nie oprocentuje. Czyli ty jest, dofinansowujesz firmy chińskie, tak? No, znaczy nic nie jest, nie ma takiego obowiązku. A więc nie wygląda to za specjalnie ciekawie. Co nie oznacza, że to nastąpi w przeciągu miesiąca czy dwóch. Pewne elementy nastąpią. Natomiast no, dzięki różnego rodzaju, wiesz, oni będą sobie tak robić takie pożyczki. Na przykład można sobie powiedzieć, że mogą zrobić coś takiego, że ktoś kupi złoto, na przykład jakiś Sberbank kupi rządowe złoto, wypłaci, wyprodukuje, wytworzy się pieniądze, ale to złoto nie opuści nigdy Rosji. Czyli my sobie tak na papierze sprzedamy to złoto, ale tak naprawdę to tylko sprzedamy, a potem tam Sberbank sprzeda z powrotem bankowi centralnemu, na przykład za, nie wiem, za niższą cenę i tak się możemy bawić. No, chodzi o to taki bardziej wyrafinowany sposób uruchamiania drukarki, tak? Drukowania pieniędzy. Pawle, ostatni wątek. Jak już powiedziałeś o Proszę. Sberbanku, German Greff, szef tego banku, miał powiedzieć: mamy niewystarczający poziom konkurencji, nie ma wystarczającej liczby branż, które są właśnie w tych warunkach globalnej konkurencji, a co za tym idzie, mamy niski popyt na innowacje. Tak właściwie ostatnio szef tego banku narzekał Nie planował. rosyjskiej prasie. I on nazwał słabą konkurencję i brak innowacyjnych branż głównym problemem rosyjskiej gospodarki. I tutaj też oczywiście nawiązując do wątku chińskiego, Chińczycy mieli w jakiś sposób zagospodarować tę przestrzeń. Czy dla ciebie również tym ważnym problemem jest ta innowacyjność, a raczej brak tej innowacyjności? Nie. Dlatego, że teraz w ogóle to nie jest ten etap. To było problemem, powiedzmy, przed wybuchem wojny, jeszcze kilka lat temu. I tutaj było podobne zdanie wielu ekonomistów, wielu, tak, nie tylko Grafa, ale też na przykład Kudrina, dokładnie, który teraz siedzi w Jandeksie, tak, który był szefem tego rosyjskiego NIK-u, Izby Rozrachunkowej. Oni mówili tym samym głosem. Odejdźmy w końcu od ropy, przejdźmy na gospodarkę innowacyjną, a nie łowiectwo i zbieractwo, tak? Co my w tym momencie stosujemy. Bo za moment ten świat, no, będziemy jakimś skansenem. O tym otwarcie mówili, ale to nie nastąpiło, wiesz? To nie nastąpiło i teraz to nie nastąpi. Bo teraz są inne problemy. Teraz są problemy, żeby przeżyć. Żeby za wszelką cenę próbować urwać kolejny miesiąc z tej wojny ekonomicznej, licząc, że się wydarzy cud. Licząc, że w Stanach Zjednoczonych, może w przyszłym roku, może dotrwamy do przyszłego roku jakoś, przyjdą Republikanie i powiedzą: nudna ta wojna, kończmy. Albo, nie wiem, w Polsce będzie prorost, to już zupełnie jakaś fikcja. No, w jakieś takie cuda wierzą, albo coś się może Zeleńskiemu stanie i jakaś nowa osoba dojdzie do władzy i powie: jednak pokój. Nie wiem, no trudno mi stwierdzić. Wiesz, no na ten moment wygląda to tak, że
Tą ofensywę, którą prowadzą, to jest ich ostatnia ofensywa. Tak, jeżeli chodzi o ten rok, nie będą mieli funduszy, możliwości, ludzi, bo oni jeszcze mają problem z produkcją wojenną. To też jest jakiś mit, który u nas się mówi, że oni produkują teraz, a Zachód nie produkuje tego uzbrojenia i oni sobie świetnie radzą. Oni sobie świetnie radzą, bo wyciągają rzeczy z magazynów. Jeżeli chodzi o produkcję nowego sprzętu, to tam świetnie akurat nie ma. Jeszcze tą najprostszą amunicję dają radę, ale tą bardziej zaawansowaną, jakąś na przykład precyzyjną, no to już nie. Wiesz, taką najprostszą, wiesz, do powiedzmy karabinów, czy... Ja nie jestem tu specjalistą, ale z tego, co tam widzę, no to wygląda tak, że to, co było produkowane w Związku, powiedzmy, Sowieckim, no to oni jeszcze dają radę, ale to, co już było po i wymaga zachodnich komponentów, no to w sztukach to robię, tak? Powiedzmy, nie? O tej gospodarce wojennej myślę, że porozmawiamy sobie w przyszłości. Słuchacze zapraszam do tego, żeby zadawać w komentarzu swoje pytania. Myślę, że też na wiele z nich Proszę. postaramy się, raczej gość postara się odpowiedzieć. Pawle, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za wiedzę. Ja Dziękuję słuchałem, byłem również. dzisiaj uczniem, jak w ławce, słuchałem tego, jak się ta rosyjska gospodarka ma. Jeszcze raz bardzo dziękuję, do usłyszenia. Było bardzo miło. Dziękuję słuchaczom i widzom.